stoimy murem za polskimi rolnikami i nie pozwolimy ich skrzywdzić. Jesteśmy przygotowani na wprowadzenie jutro zakazu. Natomiast ufamy, że Ursula von der Leyen, która nie znalazła czasu, żeby przyjechać tutaj do województwa świętokrzyskiego, nie znalazła czasu, żeby przyjechać do województwa podkarpackiego czy na granicę polsko-ukraińską, żeby spotkać się z protestującymi rolnikami, zmieni zdanie i zacznie w końcu wykonywać to, za co jej płacimy, czyli będzie bronić interesów producentów rolnych z państw Unii Europejskiej, a nie realizować interesy zagranicznych, niemieckich czy holenderskich korporacji, które wyprowadzają produkcję rolną z Unii Europejskiej na Ukrainę, by zarabiać na nas miliardy euro kosztem polskich rolników i rolników z Rumunii, Słowacji, Węgier czy Bułgarii.